Przyjaciele, jesteśmy tutaj po to, aby powiedzieć wam o tym, co w tym życiu ma sens. My jesteśmy ludźmi, którzy realnie poznali sens życia. Ludźmi, którzy narodzili się na nowo. Ludźmi, którzy kiedyś byli w systemie. Systemie, który się zwie religia. Ale my poznaliśmy prawdę, która zerwała z nas kajdany tego, że nie wiedzieliśmy, dokąd idziemy. Ja nazywam się Rafał Grodzki i przez większość swojego życia bujałem się tak, że myślałem, że moją tożsamość stanowią pieniądze, znajomości z ludźmi, jakieś układy. Myślałem, że tutaj chodzi o to, żeby mieć miliony na koncie, mieć piękną żonę. Myślałem, że chodzi tutaj o to, że jak zarobię duże pieniądze i będę jakąś wpływową osobą, to coś to będzie znaczyć. Ale z tego wszystkiego zacząłem robić głupie rzeczy. Zacząłem żyć na własną rękę. Zacząłem handlować narkotykami. Wyjeżdżałem do krajów Ameryki Południowej, żeby kręcić lewe interesy. Byłem totalnie popaprany pod każdym względem. Ale ja gdzieś w sercu wiedziałem, że to wszystko jest kicha. Wiedziałem, że takie życie to nie życie, tylko że to przynosi śmierć. Ja, kiedy znalazłem się w zakładzie karnym z tego całego syfu, w którym byłem, ja wtedy realnie zawołałem z własnego serca, nie dlatego, że ktoś mi kazał. Zawołałem do Boga, otworzyłem Słowo Boże i przeczytałem, kim naprawdę jest Bóg. Przeczytałem, że Jezus Chrystus, każdy mój grzech, który ja wykonałem i wykonam, on już 2000 lat temu przybił do krzyża. Przeczytałem o tym, że na krzyżu Golgoty wykonało się to, że ja nie muszę już iść na karę śmierci. I stałem się w tym momencie, ja zawołałem do Jezusa, zawołałem do Boga, uwierzyłem w to, co się wykonało, tylko że sens jest w tym, że ja uwierzyłem w sercu i zrobiłem to z własnej woli, bo podjąłem decyzję, że ja nie chcę tak dalej żyć. Uwierzyłem w to, że Jezus poniósł za mnie karę i narodziłem się na nowo. Uwierzyłem w to, że On zmartwychwstał i dziś jest Bogiem panującym. Jest Jezusem, który panuje i który jest w niebie i który każdego z was może zbawić, ale ty, od ciebie zależy i od twojej decyzji, co się będzie działo w twoim życiu. To tylko zależy od ciebie. System religii, w którym się rodzisz od małego, to system manipulacyjny. To system, który narzuca człowiekowi formę, jak wierzyć. Przez to nie możesz realnie spotkać się z Jezusem, ponieważ nie ma tam twojej decyzji, a to musi być twoja decyzja. Twoja decyzja. Twoja decyzja. To twoja decyzja musi zapaść, że ty uznajesz Jezusa jako Pana i Zbawiciela. I wtedy rodzisz się na nowo. I wtedy zrozumiesz, że to wszystko, co uznawałeś na tym świecie za jakąś wartość, jest nic nie warte. Wtedy zaczniesz rozumieć to, że jedyną wartość ma ten, który oddał za ciebie życie i dzięki któremu stajesz się obywatelem nieba. Uwierz w to, a będziesz żył. Jesteśmy ludźmi, którzy właśnie poznali osobiście Jezusa. Możemy w każdej chwili pomóc tobie, jeśli tylko podejmiesz decyzję. Jezus Chrystus wziął każdą chorobę również na siebie. Jeśli chorujesz na coś, przyjdź tutaj, a będziesz zupełnie zdrowy. Jeżeli jesteś zniewolony jakimkolwiek nałogiem, przyjdź tutaj, a my uzdrowimy ciebie.